Cześć, Targów, Cibit w Hanowerze, witam Was, My Apple. Trzeci dzień, dzisiaj wracamy już do Polski. Tomek, co ciekawego widziałeś na targach Cibit w Hanowerze? Mnie zaciekawiła na stoisku Intela była firemka mała, która korzystając bodajże z Edisona od Intela, stworzyła rękawiczkę, która rozpoznaje na przykład narzędzia, które mamy w ręce, co się może na przykład przydać w fabryce, nie wiem, przy montażu na przykład samochodów, że pracownik, który pracuje na takiej linii montażowej, biorąc narzędzie, które ma na przykład dokręcić jakąś śrubę, weźmie odpowiednie narzędzie, tak, i zrobi to dobrze. Są na przykład klucze dynamometryczne, które dokręcają śrubę z konkretną siłą, tak? Także jest to ważne, żeby takiej śruby nie przekręcić albo żeby jej nie dokręcić. To była taka jedna z ciekawszych rzeczy, która utkwiła mi w pamięci. Ja może wspomnę, że te rękawiczki także wykrywały części samochodowe, że robotnik czy tam pracownik w montowni wiedział dokładnie, że nie musiał nawet specjalnie sprawdzać, czy to konkretna część, bo rękawiczka miała specjalny wskaźnik i pokazywała mu, czy akurat trzyma w dłoniach odpowiednią część. Słuchajcie, targi CeBIT w Hanowerze są podzielone jakby na dwie części. Myśmy już wspominali o tym, że jest sporo takiej chińskiej drobnicy, producentów z Shenzhen głównie, którzy szukają dystrybutorów w różnych krajach, dystrybutorów, którzy będą te ich produkty sprzedawać już na rynku, tak powiem, detalicznym. To jest jakby jedna część po jednej stronie takiego wielkiego zielonego pasażu i centrum prasowego. To hale właśnie po lewej stronie tego centrum, jakby na lewo teraz od nas, są takim właśnie pełne tego typu drobnicy, a po prawej stronie od nas to są już rozwiązania i duże firmy, które głównie oferują, szukają nie dystrybutorów detalicznych, tylko partnerów biznesowych. I tutaj wystawiały się naprawdę duże firmy typu Microsoft, typu IBM, typu Intel, o którym Tomek już wspominał, Samsung, Synology, co tam jeszcze było. Masa firm produkujących drukarki 3D, skanery takie już przemysłowe, wielkoformatowe, tak. Tego typu rozwiązania. Były też telekomy, które miały też ogromne swoje stanowiska. I to są już zdecydowanie targi, które są skierowane właśnie do odbiorców korporacyjnych i tak należy je przede wszystkim odbierać. Mnie oczywiście zaciekawiło też stanowisko IBM-a, gdzie można było kolejny raz przyjrzeć się w miarę na luzie już aplikacjom stworzonym przy współpracy z Applem. Nie widzieliśmy tym razem ludzi właśnie z Cupertino, którzy by kontrolowali, sprawdzali, czy nikt nie robi zdjęć tym aplikacjom. Mogliśmy porobić zdjęcia bez stresu, nikt się już tym nie interesował, tak jak na MWC było. Tak, na MWC przyszedł pan, który nam po prostu zamknął iPady, iPhony i powiedział, że nie można robić zdjęć. Tutaj już takiego problemu nie było. To jest też fajne na właśnie w tej części, jakby tej ofercie korporacyjnej, że można przyjrzeć się temu, co wiele z tych firm, które znamy jako głównie ze smartfonów, tabletów czy rozwiązań software'owych, robi tak naprawdę, jaką ma tą szerszą ofertę, zupełnie inną. I tutaj na przykład ciekawie wyglądało stanowisko Samsunga, który miał przed rozwiązania dla szpitali, dla sklepów różnego rodzaju. Oczywiście były też tam najnowsze Galaxy S6 wystawione, ale to był jakby zupełnie inny dział. Tutaj jakby z tego typu firmy skupiałem się właśnie na produktach, takich rozwiązaniach korporacyjnych dla korporacji, dla dużych przedsiębiorstw, czy generalnie na wdrożeniach tego typu systemów. Całe stanowisko Samsunga było nazwane Samsung Business. A jeszcze chciałem dodać, bo wspomniałeś, że Microsoft był, czy telekomy, tutaj T-Mobile swoim stanowiskiem sąsiadował z Microsoftem. I można powiedzieć, że Microsoft jakby utonął w tym T-Mobile'u. T-Mobile był, nie wiem, ze 3 czy 4 razy większy, wielkie show, jakieś kręcące się różowe parasolki. Microsoft wyglądał skromnie przy tym T-Mobile'u. No ale to się nie ma co dziwić, T-Mobile to jest Deutsche Telekom, czyli największy operator, nie tylko komórkowy tutaj w Niemczech. I faktycznie to stanowisko T-Mobile robiło bardzo, bardzo dobre wrażenie. Było masa sprzętu, które takiego ciekawego, które chyba normalnie też nie można byłoby go zobaczyć, jak przynajmniej na targach mobilnych go nie widziałem. Na przykład specjalne terminale Cisco, wyglądające trochę jak iMac'i, które napędzane były Androidem. Całkiem nieźle się to prezentowało, choć szczerze mówiąc chyba nie zamienił mojego iMac'a na tego typu rozwiązanie, ale przed iMac'a na tych wymiarów urządzenie z iOS-em, już nie wiem. To też wydaje mi się, że mogłoby być ciekawe. Musimy poczekać na Apple, aż takie urządzenie powstanie, o ile powstanie.
Dokładnie. Wspomnę jeszcze może tylko, że na targach oczywiście wystawiała się Polska Ministerstwo Gospodarki. Była obecna. Ministerstwo Gospodarki miało w tym roku stoisko zdecydowanie mniejsze niż w ubiegłym roku. W ubiegłym roku Polska naprawdę miała bardzo, bardzo duże stoisko, bardzo fajnie zrobione. A w tym roku, no, co tu dużo mówić, było bardzo, bardzo skromnie. Nie było to oczywiście najmniejsze stanowisko typu, nie wiem, małej firmy z Shenzhen, ale jednak, no, to nie było to, co rok temu. Było kilka startupów, które się promowało. Był wrocławski klaster technologiczny. I to właściwie wszystko. Niektóre z polskich firm, oczywiście inne polskie firmy są obecne na CeBIT-cie, ale są rozsiane po innych targach. Jest między nimi. Po innych halach, tak. Jest między nimi Zimorf, czyli producent drukarek 3D z Wrocławia. Było kilku dystrybutorów w tej części właśnie tej dla powiedzmy firm resellerów drobnicy tej małej, różnego rodzaju. No i co? My, słuchajcie, wracamy do kraju. Z targów CeBIT. Bardzo jestem ciekawy osobiście, jak te targi będą wyglądały w przyszłym roku, bo jeżeli ten trend negatywny się utrzyma, to prawdopodobnie w przyszłym roku nie będzie to już kilkanaście hal, ale może kilka hal. Możliwe, że tylko duzi wystawcy w targi zmienią już swój profil na wyłącznie taki stricte biznesowy, ale postaramy się być tutaj w przyszłym roku. Tak, jesteśmy teraz. Z Hanoweru pozdrawia Was ekipa MyApple. My oczywiście pozdrawiamy sponsora naszego wyjazdu, firmę Synology, a wszystkie te relacje nagrywaliśmy dla Was tym oto mikrofonem MyRig Mic HD. Cześć, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.